Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Dolnego Śląska. Dziś naszym gościem w studiu jest pan Grzegorz Dzik, prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej. Witam serdecznie. Panie prezesie, spotykamy się między innymi, by porozmawiać o dolnośląskiej gospodarce. Jaką drogą powinny zmierzać dolnośląskie przedsiębiorstwa lokowane tu ze swoim kapitałem w drugiej fali światowego kryzysu? Powinny być aktywne. Jesteśmy w takim czasie, kiedy rzeczywiście media i to życie wirtualne wytwarza fakty i trzeba na to zważać, co się mówi, ale ja uważam, że życie też pokazuje, że tak naprawdę w tych sytuacjach kryzysowych i trudnych ci, co mają odwagę, są dobrze zorganizowani i którzy postawią na wysiłek i właśnie na konkurencję w tym miejscu, mogą pozyskać przewagę. Zwolennikiem jestem właśnie atakowania problemu, kiedy on się pojawia. Myślę, że bać się to sprawa ludzka, ale jednak w biznesie i w ogóle w życiu trzeba być odważnym człowiekiem, kierować się bardziej miłością niż strachem. I dlatego ja uważam, że akurat Polska, Dolny Śląsk, wchodząc w głębie, Wrocław już głębiej, są coraz lepszymi polami do działalności i działań. I na ostatniej konferencji, kiedy rozmawialiśmy o sytuacji, ekonomiści się wypowiadali, organizowani przez Izbę, o sytuacji, o tym drugiej fali kryzysu, pytali na przykład, co ja będę robił, to ja mówię, powiedziałem, że będę rozwijał firmę, stawiam sobie duże cele sprzedażowe, zamierzam po prostu i pociągam ludzi i załogę do tego, żebyśmy poszli do przodu. Ale pan reprezentuje firmę stabilną, okrzepłą, która ma swoją działalność, właściwie można powiedzieć, w miarę bezpieczną. Co mają powiedzieć ci przedsiębiorcy, którzy właściwie żyją na granicy takiej opłacalności finansowej? Bo takich przedsiębiorców też jest sporo. Poza tą odwagą i oczywiście dążeniem do przodu, to taką drugą moją maksymą w biznesie jest po prostu działanie, utrzymywanie zdolności do konkurencji. Czyli jestem zwolennikiem i obserwatorem, zresztą jako jeden z największych outsourcerów w kraju, dbania o koszty. Dbanie o porządne zarządzanie organizacją, zarządzanie poprzez strategię, przewidywanie przyszłości, wpisywanie jej w model zarządzania. Te wszystkie elementy takiego poprawnego zarządzania w tych czasach się sprawdzają. Także z jednej strony praca, odwaga, a z drugiej strony jest to czas, kiedy Polska potrzebuje bardzo silnie dalej walczyć o konkurencyjność. Mamy bardzo ciekawą sytuację, bo w obecnej chwili jesteśmy w Unii Europejskiej kilka lat i mamy dużą rozpiętość płacową. Zachód blisko nas, no tak naprawdę patrząc tu z perspektywy Dolnego Śląska, za Odrą i mamy różnice płacowe pięciokrotne. Tu mamy tylko różną walutę, a kwoty są podobne. Wobec tego najbliższe lata to presja płacowa, a z drugiej strony nie możemy sobie pozwolić na zwiększenie kosztów pracy. Musimy zmniejszyć, poprawić organizację, przyspieszyć te rozwiązania w organizacji i w firmie, które pozwalają nam utrzymać tą obecną zdolność do konkurencji. To, że wygrywamy dzisiaj, to świetnie, to jest nasza przewaga właśnie konkurencyjna. Zatem znów zainwestować i w system zarządzania, i w dobrą organizację w firmie, i w pewne elementy, które sprzyjają funkcjonowaniu tej firmy. Myślę, że trzeba działać z wizją. I z jednej strony wizją, z drugiej strony strategią. Jeszcze raz powtórzę, Dolny Śląsk jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenia interesów. I myślę, że najlepsi dadzą sobie radę, dobrzy dadzą sobie radę, a zawsze tak bywa, że statystycznie też i są niepowodzenia. Kryzys będzie kryzys takim naturalnym katalizatorem tych, czy odsieje najsłabszych? Panie redaktor, właśnie o tym kryzysie. 29 rok w Stanach Zjednoczonych, kryzys w Polsce 2008, czy też europejski, czy światowy i obecny. To są nieporównywalne rzeczy. My, proszę Państwa, mówimy o jakichś spadkach rzędu 1%. My nie mówimy o wahnięciach 30%. PKB. My nie mówimy o tym nagle, że nie ma miejsc pracy, że co drugi Polak traci pracę. To jest zupełnie w naszych głowach bardziej. To mówimy o zupełnie innych realiach kryzysu. Nasze zdolności, czy nasza chęć popytowa wcale specjalnie nie maleje. Polacy kupują dużo, chętnie kupują, zadłużają się. To jest nawet potrzebne temu krajowi, żeby mieć tą odwagę zmiany stylu życia i bycia, bo to pociąga za sobą wysiłek. Chcemy lepiej pracować, efektywniej. Czy jednocześnie myślę, że ten kondycja, model społeczny w Polsce, którego sięgamy, którym jest przeniesionym z zachodu, z Europy, uwodzi nas, on nas pociąga. My po prostu sobie dajemy dlatego trochę lepiej radę, bo widzimy przed sobą tą perspektywę. Zmiana Polski w 20 latach ostatnich, nasza jest tak duża,
że wierzymy w to, że przez pracę można, może być lepiej. Czyli jesteśmy na fali, Zachód może jest trochę wypalony. Myślę, że Polska, mimo dużej i ciężkiej pracy, dużego zaangażowania społecznego, jest krajem, w którym warto. I wierzymy w to i robimy. Panie prezesie, dwa wątki, do których chciałabym się odnieść i zapytać, dopytać. Emigracja zarobkowa. Wspomniał pan także o bliskości granicy, o otwarciu rynku, na przykład rynku pracy w Niemczech. Są jakieś konsekwencje pozytywne, negatywne tego otwarcia rynku? Bo chyba analitycy ekonomiczni, przedsiębiorcy spodziewali się ucieczki pracowników i łatwego zarobku w Niemczech. Ja przede wszystkim popatrzyłbym na mentalność Polaka. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do swojego domu, miejsca zamieszkania. Jesteśmy tak mało ruchliwi. Cały Zachód, pracownicy, ludzie z nauki, oni są nomadami takimi nowoczesnymi. Oni się ciągle przenoszą, oni mogą mieszkać w jednym mieście, później za chwilę w drugim. Tak są wychowywani w takich standardach. Polacy nie odrywają się. Polacy chcą mieć własne domy, mieszkania, inwestują, kupują. Polak jak nie kończy, są mobilni zawodowo. Student jak kończy pracę, to przede wszystkim chce mieć własne mieszkanie, a później myśli, żeby skierować pieniądze na biznes. No taki jest nadal model naszego kraju. Wobec tego ta ucieczka wcale nie będzie tak mocna. Poza tym jednak Polacy w ostatnich 20 latach mają prawo do optymizmu, że Polska jest dobrym miejscem. Wobec tego to też zatrzymuje tą migrację. Tyle, że porównując zarobki, już może ten optymizm może się ale zmniejszać. Ale proszę pamiętać jeszcze o dumie Polaka. Dla nas praca taka, kiedy człowiek nas traktuje dużo gorzej. Polacy jednak doceniają, w ogóle człowiek, ale mówię Polacy szczególnie, doceniają sposób traktowania. Oni chcą być po prostu ludźmi na takim poziomie, jak każdy obywatel. My niestety mamy złą konotację taką historyczną w krajach zachodnich. My nie jesteśmy Związkiem Radzieckim czy Rosją, gdzie potęga jest i mimo, że oni są ze wschodu, to są traktowani inaczej. Mentalnie Polacy są traktowani, myślę, najgorzej w tym bloku. Ja nie mówię o Rumunii, Bułgarii, ale generalnie nie wyróżniamy się tutaj specjalnie. Mamy dużo do odrobienia. Wobec tego to przejście na drugą stronę jest kosztowne dla ludzi, którzy wierzą w siebie, mają jakąś dumę zawodową, czy też swoją dumę osobistą. I dlatego Polacy będą się trzymali naszego rynku. I tu budujmy tą Polskę. I tu upatrywać sukcesu i ewentualnie budować się. Natomiast, żeby tak nie było pięknie, że ja uważam, że nikt nie odjedzie. To też barierą zwłaszcza są Niemcy, bo dużo łatwiej jest pojechać rozmawiać do Irlandii, Wielkiej Brytanii, bo ten język angielski jest dzisiaj językiem internetu, językiem młodych ludzi, językiem muzyki i wszystkiego, co się dzieje w kultury masowej. Tak. Ale też wierzę w to, że najlepsi specjaliści jednak będą też wyjeżdżali. Także trzeba się z tym liczyć. Trzeba też umieć z szacunkiem podchodzić do własnych specjalistów i budować im ścieżki karier, budować im perspektywy, awansu, nawet poziomego, takiego, kiedy człowiek nie zmienia miejsca, ale zmienia zakres swoich kompetencji. I uważam, że Polska staje się jednak krajem też powoli freelancerów, ludzi, którzy potrafią kompetencje swoje sprzedać drogo, nie muszą pracować 160 godzin miesięcznie. To są inne czasy. Czasy dla aktywnych, czasy dla zdolnych, ale myślę, że dla... I pracowitych. Jeszcze jest jedna rzecz. Kiedy wyjeżdżamy, to też musimy zabezpieczyć sobie miejsce, czyli socjalną całą stronę. Ona jest bardzo droga. Polacy też są rodzinni. W większości jednak rodzinni. Lubimy święta spędzać z rodziną. Panie prezesie, 8 lutego w środę odbyła się, w minioną środę odbyła się konferencja, podczas której przedstawiliście Państwo pewne założenia Zachodniej Izby Gospodarczej. Zaprosiliście Państwo także do oficjalnej współpracy Ryszarda Petru, doradcę, ekonomistę znanego. Jaki ma cel zaproszenie ekonomisty? Czy przedsiębiorcy zrzeszeni w Zachodniej Izbie Gospodarczej odczują tę współpracę, czy ona ma jakiś odbywać się na jakiejś innej płaszczyźnie? Panie redaktor, tak, ja tą izbą kieruję już kilka lat, może nawet ponad 10. I muszę powiedzieć, że ostatnie 3 lata coś zmieniają. Izby są źle... mają złe prawo. Czyli krótko mówiąc, to prawo nie pozwala izbom się rozwijać. Nie jest to silny atut izby gospodarczej. Natomiast jest coraz większe zainteresowanie przedsiębiorcy uczestnictwem w życiu takiego podmiotu. Kiedyś wystarczyła przedsiębiorczość, własne czucie, wzrok i człowiek się już czuł mocny. Dzisiaj jednak ten benchmark zarządzania, wiedza, informacja, później ta możliwość zorientowania się, gdzie strategia, dokąd idziemy, powoduje, że chcą przedsiębiorcy przychodzić na spotkania, gdzie są eksperci. My od kilku lat organizujemy te spotkania. Jednym z tych ekspertów przez ostatnie lata był właśnie Ryszard Petru. Muszę powiedzieć, że
przedsiębiorcy coraz zdecydowanie bardziej są zainteresowani byciem. Oni zadają pytania, dostają bardzo fachowe odpowiedzi. Czyli to jest ta wymiana informacji. Tak, jakby orientują się, że dzisiejszy świat jest bardziej skomplikowany, mogą go bardziej przewidzieć. Choćby to, co się dzisiaj dzieje, poza sądami państwa, mediów, jednak każdy musi mieć własny trzeźwy osąd. I to ostatecznie to zadecyduje, jak my potrafimy to wszystko rozsupłać, tą całą zagadkę komunikacyjną z jednej strony, z drugiej strony pewnych faktów niedokonanych, a spodziewanych i tak dalej. Także to spowodowało, że myśmy uznali, że nasza Izba zaczyna mieć swoją rolę. My coraz częściej jesteśmy też zapraszani przez administrację. Marszałek zaprasza nas do konsultacji dotyczących rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, bo pieniędzy brakuje w samorządach, wiadomo, więc trzeba szukać pieniędzy niepublicznych do realizacji celów publicznych. Oczywiście przed chwilą mówiliśmy o Wielkiej Brytanii, która jest numer jeden w Europie, jak chodzi o to partnerstwo. Tutaj już wprowadziliśmy. Teraz mamy strategię. Bardzo ważna sprawa. Z punktu widzenia mnie jako przedsiębiorcy, ja uważam, że zarządzanie przez strategię jest strasznie ważne. Natomiast jeśli budujemy strategię bez przedsiębiorców, to moim zdaniem uzubożamy tą strategię bardzo. Bo przedsiębiorcy to ich rodziny, to zdolność do generowania wartości dodanej i tak dalej. Więc tutaj zaprasza marszałek nas również i jesteśmy z tego zadowoleni, uczestniczymy. I są projekty też przez miasto, gdzie nas też się zaprasza. Wobec tego my podjęliśmy taką decyzję, że będziemy budowali też nasze zdolności eksperckie. Dzisiaj chcecie być Państwo taką platformą opiniotwórczą czy doradczą? Chcemy poważnie i tworzyć opinię, jeśli taka jest potrzeba, i doradzać, bo opinię łatwo tworzyć. Myślę, że doradztwo jest trudną rzeczą, natomiast też doradztwo takich podmiotów jak my, kiedy się nie ma tego obowiązku i tak dalej, wcale nie jest łatwe. No przecież jednak władza ma swoje możliwości, krótko mówiąc nie musi, wobec tego i nie korzysta. Ale też widzę, że administracja coraz bardziej jest zainteresowana szeroką konsultacją. My dzisiaj już zauważamy, że zdobycie środków unijnych, dobre gospodarowanie nimi wymaga innej wiedzy. My mamy szansę, żeby te przyszłe pieniądze, tego przyszłego okresu 2014-2020 wykorzystać tak albo inaczej. Są dwie ścieżki, wiele ścieżek i jakoś pójdziemy. I ona nas gdzieś tam doprowadzi, oby ten okres tych lat przyszłych dla Dolnego Śląska był tak dobry, bo mamy dobry fundament. Teraz w co my zainwestujemy? Myślę, że też w przedsiębiorców, w innowacyjność, w rozwój takich przedsiębiorstw, które będą tworzyły wartość dodaną. I tutaj będzie pewnie pewna dyskusja. Mnie to tylko cieszy. Uważam, że w końcu Izba Gospodarcza, w końcu przedsiębiorcy, którzy też w jakiś sposób zaczynają się tym interesować. Czyli tworząc taki samorząd w tej grupie zawodowej przedsiębiorców, chcecie być Państwo opinią, ciałem opiniodawczym, opiniotwórczym dla podmiotów zewnętrznych. A co do środka, co sami przedsiębiorcy, którzy są zrzeszeni, którzy chcą należeć, którzy chcą korzystać z tych spotkań, sama Izba może zrobić. No właśnie. To jest ten drugi aspekt posiadania kontaktów i relacji z ekspertami i z doradcami. Myślę, że jeśli dzisiaj pozyskaliśmy pierwszego doradcę, takiego sztandarowego, bym powiedział, zresztą z którym naprawdę współpracujemy już od kilku lat, to za tym pójdzie następny krok. My będziemy mieć kolejnych doradców w innych obszarach i wtedy będą te spotkania z przedsiębiorcami. Będzie ich więcej, będą jeszcze bardziej fachowe i wierzymy, że Izba może pomóc przedsiębiorcom. Dzisiaj bardzo dobrze zarządzają już duże korporacje. Pani wspomniała o naszej firmie, która jednak jest już zatrudniająca dziesiątki tysięcy osób i tak dalej, to prawda, ale ten benchmark może spłynąć niżej. Ja dzisiaj zachęcam, dzisiaj pan Ryszard Petru to również przede wszystkim partner PWC, więc dzisiaj profesjonalny doradca, więc ja zachęcam i mówię, PWC powinno się pochylić na średnio małą firmą, przenieść tą wiedzę z tych dużych na tych małych. Zachęcał będę przedsiębiorców mniejszych do korzystania z doradztwa dużych firm. Tych firm niby drogich, ale one się też stają tańsze, bardziej dostępne, a te pieniądze, które można uzyskać dzięki takiemu fachowemu, profesjonalnemu doradztwu, dzięki benchmarkowi z praktykami, dobrymi praktykami dużych firm, są bezcenne. Tego się nie da przeliczyć. Czy będzie cykl spotkań, szkoleń, kursów organizowanych właśnie w ramach Izby? Dla tego celu otwieramy własne centrum konferencyjne. Dzisiaj w Narodowym Banku Polskim, gdzie wynajmujemy na Kazimierza Wielkiego powierzchnię, 350 metrów uruchamiamy sale konferencyjne, które będą non-stop pracowały.
bo przecież za powierzchnię płacimy i w nich będziemy się spotykali właśnie z przedsiębiorcami, doradcami, ale chcemy się spotykać też z Państwem. Chcemy namawiać Państwa, żebyście w tym uczestniczyli, żebyście to pokazywali, żeby ta komunikacja była komunikacją ogólnospołeczną. Bo tak naprawdę na dobrą sprawę o tym, jakie będzie jutro, świadczy, o tym decyduje nasza świadomość społeczna, ogólnie społeczna, bo my przecież wszystko robimy demokratycznie. Jeszcze na moment chciałabym wrócić na rynek pracy. Rynek pracy, podsumowując naszą rozmowę. Pan jest pracodawcą, tak jak pan powiedział, dla wielu tysięcy chyba pracowników. Ja chciałam zapytać o to, jak to teraz wygląda, to znaczy jak długo będzie to rynek pracy, na którym reguły gry i zasady gry będą dyktować jednak pracodawcy. Myślę, że ten okres najbliższy tej konsolidacji, w której musimy bardzo podążać i dbać o koszty pracy, będzie rzeczywiście okresem dobrym, bardziej po stronie pracodawców, co jest wcale nie takie do końca dobre, bo się rozwija też szara strefa, nieuczciwa konkurencja, pracownik jest... Tak zwane umowy śmieciowe. To, umowy śmieciowe. Z tym umowami śmieciowymi polemizowałbym, bo my po prostu musimy szukać tej naszej konkurencyjności. My nie jesteśmy w stanie zrobić tylko to poprzez lepsze środki produkcji, przez lepszą organizację, więc Polska gdyby się pozbyła tych pewnych przewag, to by straciła konkurencyjność. Moim zdaniem straciłaby zdolność eksportową, zdolność zatrudniania osób, więc z tym trzeba w sposób wyważony, ale naprawdę są rzeczy bardziej, bym powiedział, trudne i niebezpieczne. Dlatego to niedobrze. Natomiast z drugiej strony ja bym traktował to jako też szansę, bo jak widzimy, nisz demograficzny jest, więc to jest też szansa, żeby ten nisz demograficzny był dla nas mniej, bym powiedział, dotkliwy, żeby jednak wszyscy w Polsce mogli znaleźć te swoje miejsca pracy, żeby mogli podnosić kwalifikacje i pracować w coraz bardziej nowoczesnej gospodarce, coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce. I ogólnie mimo, szereg jest pozytywnych, niepozytywnych historii, natomiast ja się skupiam i swoją uwagę skupiam i radzę każdemu przedsiębiorcy, Państwu, skupiać uwagę na tym, co dobre, bo to się wtedy tworzy. Po prostu to się tworzy. Kończymy w ten sposób nasz program. Grzegorz Dzik, prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę na kolejny program. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.